Cześć, tu Kinga. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. W dzisiejszym filmiku będzie to bardzo taki złożony filmik. Będzie relacja troszeczkę z moich przemeblowań tu w domu, w związku też z zamykaniem sklepu w Wieliczce i takimi drobnymi, lekkimi tutaj remoncikami. Będą troszkę relacje z wakacji, takie krótkie, to wszystko będzie na końcu dla chętnych, dla ciekawych, a będą naprawdę ciekawe miejsca pokazane. Będzie haul lumpeksowy z całego wyjazdu i to będzie z Kraśnika, z Janowa Lubelskiego, z Zaklikowa. Dużo lumpeksów, dużo pięknych rzeczy markowych, stylizacja w nowych trendach. Pokażę Wam najpierw tutaj już teraz, jak mówię, zobaczycie przebitki właśnie z lumpeksów, bo byłam w Zaklikowie w trzech lumpeksach, ale kupiłam coś tylko w jednym tak naprawdę. To, co tam widzicie, że właśnie się pojawiają takie krótkie przebitki. To był taki lumpeks na rynku w Zaklikowie, gdzie po prostu była taka drobna wyprzedaż i udało się akurat fajne rzeczy, słuchajcie, trafić, które zobaczycie potem w konkretnych już stylówach. Nie wszystkie rzeczy pokażę w stylówkach, a to dlatego, że niektóre są dużo za duże, niektóre za bardzo nie mam z czym zestawić, bo niektóre rzeczy są dla mnie, a niektóre kupiłam z myślą o udostępnieniu dla Was, więc możecie później do mnie napisać też na maila modaekokreatywna@gmail.com albo będą one później też dostępne na Vinted Silk Design Wool. Wszystko jest podlinkowane w opisie filmu. Słuchajcie, później zobaczycie też właściwie za chwilę już relacje z Kraśnika. Zobaczycie też rzeczy, które kupiłam w Janowie Lubelskim. Nie dużo było tych rzeczy, ale bardzo ładne rzeczy. Kupiłam trochę porcelany, ale tutaj nie zobaczycie tego, bo to akurat zostały rzeczy u moich rodziców i nie sfilmowałam ich niestety, ale zobaczycie krótką relację właśnie z ciuszkami, jakie tam kupiłam i też zobaczycie je w tych stylówach. No i teraz już zapraszam Was na relację z Kraśnika. Pierwszy raz byłam w Kraśniku, taki mój pierwszy raz z lumpeksów w Kraśniku. Jedna pani Witka zapraszała kiedyś, żeby odwiedzić. No i zobaczcie, jak wyglądał ten wyjazd. Cześć. Jadę sobie teraz do Kraśnika, do lumpika, może nawet do kilku lumpów. No i powiem Wam, że w Kraśniku jest sporo lumpeksów. Tutaj jeden taki trochę droższy z rzeczami również na wyprzedaży z różnych sieciówek. No i właśnie taki tam jest asortyment. Jest to taki trochę outlet, trochę lumpeks. Myślę, że warto tam zajrzeć. Można tam trafić na przykład fajne sukienki. Tutaj jedna z lnu, druga też bardzo mi się podobała. Kolejny sklep, taki mały ciucholandzik i kupiłam tam bardzo fajną bluzkę, a następny jest w takim domu towarowym w podziemiach i trochę się go wystraszyłam, szczerze powiedziawszy. Zobaczcie, wygląda to jak taki wielki magazyn i jak dla mnie to nie jestem w stanie znaleźć w tym bałaganie nic dla siebie, ale może Wam się spodoba. No i teraz już konkretne zakupy i konkretne stylówy. Już trochę idziemy w stronę jesieni, trochę też będę mówić o trendach jesiennych nowych. Niedługo duży filmik z trendami i ze stylizacjami z lumpeksu, jak się zainspirować wielkimi projektantami i nowymi modnymi trendami, jak je użyć w praktyce. Będzie to, myślę, bardzo praktyczny filmik. Kochani, lecimy. Lecimy z tymi zdobyczami. Zacznę od początku, czyli od tego lumpeksu, gdzie była wyprzedaż i gdzie kupiłam właśnie kilka rzeczy. Między innymi kupiłam tam tą piękną bluzkę, naprawdę fajna bluzka. Jest to bawełna 100%, taka trochę w takim stylu spranym i ma bardzo fajne rękawy. Zauważcie, że taka jest ona taka już łącząca trochę właśnie lato z jesienią, bo rękawy są jeszcze takie koronkowe. O! I przywodzą właśnie na myśl jeszcze lato, a natomiast już materiał bluzki jest taki bardziej jesienny i kolorystyka też już zmierza w te takie pochmurne dni, szarość, więc ja to już zestawiam trochę właśnie z czernią, z czymś takim bardziej mrocznym. Tak mi się kojarzy trochę też ta bluzka, mimo tej koronki, ale oczywiście można by do pięknej jedwabnej spódnicy, na przykład takiej do ziemi to ubrać. Jak najbardziej, taka spódnica, która jest w sklepie, szeroka, bawełniana z Rizert, byłaby idealna, a niestety właśnie mam ją teraz w sklepie i nie mogłam zrobić z nią stylówki, bo bardzo żałuję, że nie mogłam, bo bardzo by tu pasowała, naprawdę. Ale do tych spodni też mi się podoba. I zobaczycie jeszcze tą stylizację później z takim kożuszkiem płaszczem z innego sklepu. Ale w
fajna rzecz moim zdaniem na jesień, bardzo przyjemna, to jest moim zdaniem maksymalnie do M-ki. Mimo że jest rozciągliwa, to jednak nie będzie wyglądała, że ona będzie zbyt napięta. SKM-ka myślę, spokojnie. I dałam sobie troszkę tak już dla szyku naturalne perełki słodkowodne. No bo tak do tych rękawów trochę szyku pasuje. Mogą być też być srebrna biżuteria taka, albo łączone metale, które są teraz bardzo modne w nowych trendach. Słuchajcie, pokażę Wam też fajną rzecz tutaj, taką torbę, która jest prawdopodobnie na karimatę, na matę do jogi, ale można też sobie zwinąć kocyk albo jakiś prowiant, butelki i kanapki i też nosić to w ten sposób. Śmieję się, bo wyobraziłam sobie, jak to upycham w tym wąskim tym. A to jest trochę tak dla śmiechu na trendy, na nowy sezon, bo torebki, bagietki są bardzo modne. To mi się skojarzyło, tu by weszła cała bagietka, słuchajcie. To jest taka torebka, jak idziecie po bagietkę do sklepu. No, ale koniec śmiechów. Nowa z metkami, bardzo ładna, ładnej kolorystyki torebka. Lecimy dalej, słuchajcie, piękny kombinezon mi się udało kupić. Aż nie wierzę, że dotrwał, słuchajcie, do jakiejkolwiek przeceny, bo jest tak ładny. Marka albo Cast, albo East, nie wiem, co miał autor na myśli. Niby rozmiar M, ale wiecie co, jest dość, jest szeroki, na pewno to nie jest na M-kę. Polecałabym go zdecydowanie na L-kę, a nawet XL-kę, bo naprawdę, jak widać w stylówce, jest dużo luzu w tym kombinezonie. Jest bardzo wygodny, z takiej lejącej wiskozy i słuchajcie, tam jest napisane na metce, że to jest sustainable rayon, czyli taka wiskoza pewnie z jakiegoś odzysku robiona. Super, to naprawdę super. On jest nowy, bo słuchajcie, tu jest w ogóle totalnie nowy, tu jest metka na dole. Przyczepiona, to nie jest... Cast tu jest napisane, ale Cast albo East. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest East, czy Cast. Może East, bo tak wygląda to, jakby to może było E. Taki dłuższy właśnie, fajnie rękawek. Bardzo przewiewne to jest, bardzo wygodny kombinezon. Na mnie, no niestety, na mnie jest za duży sporo. Mierzę już do takich botków, raczej pod jesień. I do jakiejś torebki w takich odcieniach niebieskiego. Też super w takim miejskim stylu. Fajnie by wyglądał też taki pasek grubszy, już solidniejszy, skórzany do tego. Bardzo ładnie by wyglądał, nawet brązowy pasek, brązowe paski modne. A to dlatego, że kombinezon posiada takie fajne guziki. Bardzo mi się spodobało. Naprawdę szkoda, że nie jest w moim rozmiarze. I fajna kolorystyka, i super materiał. Także wow. Słuchajcie, teraz pokażę Wam spódniczkę, której nie zmierzę, bo jest tak, nie jest na tyle duża, żeby ją jakoś udrapować, a jest za duża na mnie, to jest M-ka zdecydowana. Rozmiar 12, czyli nawet M-ka w L-kę wchodzące, ona ma gumę w pasie i jest z mną. Bardzo, bardzo ładna, kremowa w kropeczki, no jest przeurocza ta spódniczka, słuchajcie. Przeurocza jest, bardzo mi się podoba ten wzór i jest jak nowa, naprawdę autentycznie ciężko uwierzyć czasem, że nie sprzedała się na nowym towarze. Już Wam powiem, składzik Marks & Spencer, len 55, wiskoza 45, no. Duża porcja lnu jest w tej spódniczce i jest świetna, taka sportowa, można do t-shirtu, można do fajnej koszuli jakiejś, do koszuli związanej w pasie, bo ona jest bardzo fajnie wykończona, wcale to nie jest jakoś dziadowsko uszyte. Właśnie super, że jest taka, nie taka biurowa, tylko taka w stylu sportowym, można do trampek superowych i do jakiejś koszuli właśnie, albo podkoszulka. Słuchajcie, następna rzecz jest tylko dla mnie, zaczyna się ściemniać, więc będę się śpieszyć, słuchajcie, bo niestety dzisiaj miałam taki dzień, że nie dałam rady wcześniej nagrywać i sąsiad mi tu tak głośno kosił blisko, że do 18 było mega głośno, nie dało się nic zrobić. Jedwabny peignoir taki, jedwabna narzutka taka domowa chyba, aczkolwiek ja to zamierzam nosić jako rzecz na zewnątrz. Piękny jedwab, to jest ręcznie szyte i wymaga naprawy, bo tutaj to jest, jedwab jest delikatny i po latach użytkowania już na brzegach się ta rzecz wysnuła i rękawy, i tutaj dół, ale jest tak piękny kolor i materiał, że ja sobie zostawiam tą narzutkę, tam tylko w przymierzalni pokazuję Wam przebity. I słuchajcie, następna rzecz stamtąd to superowy żakiecik. To jest taki bardziej żakiecik, to nie jest już taka krótka jakaś narzutka. Co prawda nie zapinana jest ta rzecz,
ale jest z lnu, marka FWM, Fenrite Manson. I to jest L-ka, 14, może być na M-kę, L-kę, no jak widzicie da się. Ma też takie rękawy, które da się skracać za pomocą tych guzików podpinanych tutaj, więc można zrobić takie krótsze sobie rękawki do tego. Świetny wzór, naprawdę taki artystyczny, jak lubicie brązy i beże, ja Wam tam się przelotnie w tym pokażę, no to naprawdę ładne. No zaczyna być już, słuchajcie, ciemno, mam nadzieję, że uda się dokończyć ten filmik, także streszczamy się serio teraz. Tak, i z tego sklepu to już będzie wszystko. A, nie, jeszcze nie wszystko, słuchajcie, bo jeszcze jest ta przepiękna tunika z wiskozy i to jest fajna firma, już Wam powiem nazwę, bo oczywiście zapomniałam. Miss June Paris, paryska, świetna, przepiękna wiskoza, jak nowa też, piękne ozdoby. Kolorystyka jest boska i to wygląda jak taki anioł trochę. Tutaj oczywiście są na rękawy, dziury to nie jest tylko narzucane. Normalna bluzka to jest, taka tunikowa, ekstra wyglądałaby do krótkich spodenek jasnych albo do takich leginsów, rybaczków, ewentualnie właśnie do takich normalnych spodenek z lnu typu takie krótsze trochę do 7-8. Super piękna rzecz, a na plażę można zupełnie bez niczego, bo to jest piękne na kostium. Naprawdę mega mi się to spodobało. Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz Wam pokażę rzeczy z Janowa, a są to tylko 4 rzeczy. Zacznę od tego cudnego swetra, który naprawdę jest nowy. I jest to Next, rozmiar, tu jest niby napisane 14, ale on spokojnie od 36 nawet może być. Ja to bym użyła jako sukienkę, ale do rurek albo do takich spodni dzwonów lekkich, rozszerzanych lekko u dołu lub prostych. Super byłby też sweter z tego. Piękne, takie metalowe guziki, bawełna, świetna bawełna. W ogóle piękny ma kolor, śliczny odcień. Jeszcze dobrze widać kolory, więc tutaj widzicie prawidłowy. Naprawdę mega rzecz. I zobaczcie moją stylówkę taką właśnie na różowo, jako sukienkę. I tutaj mógłby też być pas do tego. Oczywiście, że mogło właśnie by być też do jakichś pod spód spodni, czy też nawet wąskiej spódnicy, która wystaje lekko i to mogłoby być rozpięte na przykład. Ja to zrobiłam tym razem tak, bo mi się spodobało w takim stylu właśnie jeszcze troszeczkę letnim. Także to i tutaj mam jeszcze krawat, słuchajcie, jedwabny od Lanvin Paris, Lanvin. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, widzicie? Który będzie użyty za chwilę jako pasek. I piękną apaszkę, która jest też w kolorze tego krawata w zasadzie. Zobaczcie, prawie te same kolory. I ta apaszka z jedwabiu, właściwie nie apaszka, to jest szal. Szal cieniowany z jedwabiu, który też użyję w stylówce za chwilę już. Mógłby być spokojnie w stylówce z tym, ale zrobiłam przekorną stylówę. A jest to stylówa z taką spódnicą właśnie z Janowa Lubelskiego, z guzikami z przodu, bardzo modną. Ona jest taka w stylu Medicine. Kiedyś robiłam filmik o Medicine, o tych ciuchach artystycznych. Oni mają często tego typu materiały właśnie z różnymi roślinami na ciemnym tle. Spódnica jest jak nowa, wiskoza, to jest L-ka. Piękna, z tyłu jeszcze ma gumę, więc w ogóle ma dużą tolerancję też rozmiarową. Super, super materiał, gruba ta wiskoza. Taka naprawdę jakościowa, widać mięsista, słuchajcie, to jest Disturbia. Tu jest napisane, że 14, no tak, L-ka, XL-ka. Ja to tutaj, słuchajcie, Wam proponuję zestawione przekornie. Raz zobaczycie to z taką rudą bluzeczką, idealne zestawienie kolorów i z paskiem, no bo muszę pasek, bo mam za dużą spódnicę. Botki bordowe, bo tutaj są różne kolory, wiecie co, tu są nawet odcienie różu, zieleń, rudy, brąz, przeróżne odcienie. I właśnie na przykład dla osób, które nie lubią, których uroda nie lubi brązów i takich rudości, można to zestawić właśnie fajnie z, na przykład ze zgaszonym różem, z bordem i przełamać tą kolorystykę, używając jednego z tych odcieni takich bardziej zimnych i bardziej bordowych w róż wchodzących w spódnicy. Ja Wam to właśnie pokazuję tutaj. Do tego oprócz tej bluzeczki będzie też właśnie szal, będzie kurtka bordowa, dokładnie bordowe botki i nawet ten szalik taki w paski różowe, żeby przełamać kolorystykę.
To jest taka, słuchajcie, stylówka już bardziej dla osób takich, które lubią się zabawę kolorem, ale jest to bardzo takie wyrafinowane dla mnie. Ja kocham takie zabawę kolorem. Paul Costello, nie wiem jak to się czyta, słuchajcie. Rozmiar M, lekko pikowana kurteczka skórzana, naturalna skóra, piękna, naprawdę piękna kurtka, patrzcie. Bardzo dobry stan to jest. Kurtka ma krój ramoneski, bo jest z boku zapinana, ale to nie jest taka typowa ramoneska, nie ma takich trójkątów na kołnierzu, ale ma dużo elementów ramoneski, więc można już ją podpiąć pod ramoneskę. Mięciusieńka, bordowa skórka, super, naprawdę w fajnym stanie. To jest takie, to nie jest jakieś bardzo ocieplone, ale jest taka pikowana ta podszewka, że już można spokojnie jesienią to nosić. Także mega się udała ta kurtka, to już jest właśnie z Janowa ze sklepu Retro. A kolejna rzecz z tego sklepu to piękna rzecz. Słuchajcie, prawdziwa skóra, króliczek i skóra naturalna, lekko ocieplana kurtka w dużym rozmiarze. To jest taka porządna XL-ka, nawet tu pisze 52, ale myślę, że od L-ki można to nosić. Patrzcie, jaka piękna. Tu ma takie, to jest wszystko skórka, dzięciutka skórka naturalna. Wszystko ma, no jak nowa jest, serio, zobaczcie. Nówka, funkiel nówka. I, no i to jest głównie futerko, więc to jest już takie na taką, nawet na zimę, słuchajcie. Bo można spokojnie już do ciepłego swetra w zimie, no na mnie za duże, jak widać. No ale jednak, no jest to za duże. To no, co najmniej eleczka to musi być. Ale kurtka jest cudna, po prostu jest, no nie powiem, sporo zapłaciłam za tą kurtkę. Ale warto, bo jest piękna. No. I dla kogoś będzie naprawdę mega zdobyczą, bo takie rzeczy to już są tysiące złotych, słuchajcie. Na pewno grubo ponad 1000 futerko, takie mięciutkie, w ogóle totalnie jak nowe. I naturalna mięciutka skóra to jest to. No i słuchajcie, tutaj Wam pokazuję bluzkę, o której zapomniałam totalnie. Bluzka od projektanta Gianfranco Ferre, co zaraz zobaczycie w przebitkach zdjęciowych. Piękna, 100% jedwab. Ta bluzka, słuchajcie, jest nowa, bo ona w środku ma taką wszywkę i tam no, można zobaczyć, że tam jest wszystko przyczepione i tak dalej. Nigdy nie noszona. Zresztą to w ogóle widać, bo ona wygląda na taką, która nie była nawet nigdy prana. I zobaczcie, jaka to jest klasa. Słuchajcie, jak widać, bluzka właśnie jest z takiej cieniusieńkiej, jedwabnej tkaniny. Jest to taka lekko sztywna tkanina. Ja bym polecała ją na SM. Po prostu jest boska. I to jest taki musztardowo-zielonkawo-żółty odcień z różowym, lekko różowym włogiem, czego tutaj dobrze nie widać. Ale to jest takie bardzo subtelno różowo-beżowe. Ostatnie dwie rzeczy. Mianowicie jedwabny żakiet, tym razem taki płaszczo-żakiet, jedwab z wiskozą znowu i to jest Rena Lounge i on jest taki około 40 rozmiar. Patrzcie, jaki piękny żakiet, prześliczny, naprawdę jest jak nówka, sygnowana podszewka, piękne wzory i cudowny jest ten kolor, naprawdę cudowny. Tutaj wygląda teraz jak żółty przez oświetlenie, ale o teraz widzicie, taki zielony, raczej właśnie mocny, trochę nawet taki fluorescencyjny. Ciekawy kolor, na pewno wyróżniający się, na pewno mega elegancki. To jest już taka rzecz, którą nawet możecie do super eleganckich jedwabi wystylizować jako akcent kolorystyczny. No i kochani, ostatnia rzecz, na styk zdążyliśmy. Od Gossia, bluzka z bawełny, z takimi fluorescencyjnymi haftami, z pięknymi bufiastymi rękawami. Bawełna i to jest beż, to nie jest brudne ani szare, tylko to jest beż taki, szarawy beż, widzicie? Bardzo fajna, nawet do jeansów, nawet właśnie do jakichś takich rzeczy letnich, typowo spodni szerokich, powłóczystych spódnic, nawet do miniówy jakiejś. Bardzo leciusieńka na upały bluzka, piękna. Bardzo, bardzo mi się spodobała. To była z tego małego sklepiku właśnie w Kraśniku. W Kraśniku kupiłam tylko tą bluzkę, uwierzycie? No ja nie wierzę, bo naprawdę, słuchajcie, jestem trochę rozczarowana tym. Może źle trafiłam, ale ten sklep, co mówiłam, że w podziemiu to mnie przeraził po prostu.
Słuchajcie, tymczasem na dzisiaj się będziemy już żegnać. Zapraszam Was na kolejne filmy. Będzie wyprzedaż jeszcze ze sklepu. Końcówka, już taka super końcówka wyprzedaży, bo się wynoszę stamtąd. No wiadomo, jest smutek trochę i nostalgia, no ale będzie coś innego, idzie nowe, ja się nie martwię. Ja zawsze upatruję się jakieś szansy w czymś, co się zmienia. Mam nadzieję, że tak będzie. Słuchajcie, tymczasem jeszcze na koniec chcę Was zachęcić do tego, żebyście zajrzeli w ekranach. Na końcu filmiku pojawi się piosenka nowa. Śpiewa super wokalistka Rox Ostoja, tak jest pseudoartystyczne. Dziewczyna jest młoda, bardzo utalentowana. Piosenka jest taka naprawdę, naprawdę taki przebój lata, myślę. Także jeżeli możecie, to obejrzyjcie, oczywiście udostępniajcie, jeśli tylko dacie radę, bo wiecie, trzeba wspierać nowych artystów, bo ci, co już są znani, no to już są znani, a bardzo, bardzo ciężko jest się przebić w świecie muzycznym z czymkolwiek nowym, jak się nie ma tak zwanych wejść. No, a żeby mieć wejścia, to naprawdę, naprawdę trzeba siedzieć bardzo już głęboko w tym świecie. Także każda pomoc Wasza będzie bardzo mile widziana, każde Wasze polubienie i polecam mega, bo naprawdę fajna energia letnia taka jeszcze na koniec lata. Kochani, buziaki, pozdrowionka i do zobaczenia niedługo. Cześć! A no i zapraszam Was na tam relację z tego, jak malowałam mieszkanie. Aha, no i jeszcze jak byłam w bardzo, bardzo ciekawym miejscu w Polsce. Zobaczycie teraz relację z miejscowości Kochany, bardzo ciekawej. Słuchajcie, jest to miejscowość w Lasach Janowskich. Ogromny teren, w którym jest takiego rodzaju skansen. Prawdopodobnie część tych chat jest po prostu przeniesiona tam, autentyczna. Jest to miejscowość, w której za czasów PRL-u mieścił się taki ośrodek, gdzie było właśnie wszystko. Szkoła, poczta, ZOMO. Tam spotykały się elity i tam się imprezowało. Teraz jest to naprawdę mega ciekawy skansen. Tutaj pokazuję Wam odtworzoną szkołę, jak wyglądała szkoła, na przykład było tam 5 uczniów, każdy w innym wieku. Bardzo piękna ta szkoła, zobaczcie, jakie piękne ławki dawniej były w szkołach, nieco to teraz ten paździerz i plastik, tylko takie naprawdę wszystko było naturalne, piękne, estetyczne. No i w ogóle naprawdę jestem pod mega wrażeniem, przepięknie obsadzone rośliny. Można oczywiście tam zwiedzać za biletami, tam się nawet rezerwuje całe wycieczki, można się dowiedzieć różne rzeczy na temat życia dawniej, ale także właśnie na temat, jak była tam miejscowość wykorzystywana za czasów PRL-u. Była tam właśnie między innymi siedziba Ormo i ZOMO w jednej z chat. Nawet jest tam kaplica, kościół, jest tam też w obrębie tego całego obiektu takie miejsce pamięci, gdzie oprowadzają wycieczki i gdzie można się też edukować na temat patriotycznych różnych tam walk miejscowych i tak dalej. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawe miejsce z różnymi ścieżkami edukacyjnymi. No i przede wszystkim przepięknie urządzone jest tam zoo z zwierzętami, z ptakami egzotycznymi. Są tam renifery, no przeróżne rzeczy, lamy. Co byście chcieli, to tam jest dosłownie. Tutaj pokazuję Wam ptaszarnie, tam są między innymi takie wielkie żurawie. Są tam flamingi, są tam przeróżne rodzaje kaczek, sowy. Wow, no piękne, przepiękne też bażanty i inne ptactwo. Bardzo przyjemnie się tam spędza czas, ale trzeba tam się wcześniej umówić na wizytę. Nawet jeśli chce się kupić bilety, to nie jest to ciągle otwarte, więc no niestety jest to taka mała niedogodność, że trzeba zawczasu zarezerwować. Nawet słuchajcie, można tam robić rezerwować imprezy w tym obiekcie i nocować na siennikach. Jest to taka, powiedzmy, przygoda, przeżycie, jak to było dawniej. Bardzo mi się spodobało. No i naprawdę jakościowo zrobione, malowniczo wykonane, ogromny, naprawdę ogromny, z jeziorami, z jakimiś stawami obiekt, ma nawet własną wieżę, wydaje mi się, że to jest wieża właśnie żeby był zasięg komórkowy, bo to w środku lasów jest.
okazji zmian w studio robię drobne naprawy. Tu miałam dziurę, słuchajcie, od ilu już lat. I w sumie szkoda było wzywać fachowca do takiej pierdoły. Wsadziłam tu, przykleiłam tu plastik. I teraz to zaszpachluję i przymaluję kolorem, który spróbuję zrobić z farb akrylowych, żeby chociaż tutaj zarobić to. Jakieś takie o paskudstwa. Może spróbuję to polepić. Zobaczymy, czy się uda. Najgorzej zacząć, bo patrzcie, od razu dziury zatykam, jakieś ubytki, cała framuga. No i tak to leci, słuchajcie. Jak człowiek zacznie, nie daj Boże, coś robić. O, tu cały narożnik wyszpachlowałam. Tutaj był ubity narożnik, już tyle lat do mnie remontowany w tym miejscu akurat. No i tak, wpadłam w szał renowacji. Zatkałam dziury szpachlą. Tutaj cały narożnik. Nowy. Wypacznie. Lepiej za dnia popatrzeć. Taki oto impresjonizm. Wcześniej było tak, czyli wszędzie podobnie, tak lekko paciowato, jak na tym kominie. A teraz jest intensywność zwiększona. Tutaj był cały róg obity, więc i tak jestem zadowolona, że wyszło tak. A, tu mamy efekt. Przejście do różowego pokoju. Myślę, że nawet wygląda to ciekawie. I nie wiem, co dalej z tym zrobić. A, powiesić coś trzeba tam będzie.